Dzień dobry, dzisiaj przypomnę Wam dni tygodnia w polskim języku migowym. Poniedziałek. Palec wskazujący i kciuk są ku górze i należy je złączyć razem z sobą. Poniedziałek. Jest jeszcze druga wersja. Palec wskazujący, palec środkowy i kciuk są u góry i te dwa palce należy złączyć z kciukiem. Poniedziałek. Wtorek. Należy zrobić literkę W, czyli kciuk trzyma najmniejszy palec na dole i należy potrząsnąć ręką. Wtorek. Środa analogicznie. Robimy literkę S. Tutaj nam się rysuje taka literka S. Jak złączymy palec wskazujący z kciukiem, reszta palców jest u góry i znowu należy potrząsnąć ręką. Środa. Czwartek. Palec środkowy wskazujący kciuk są u góry. Należy je zgiąć troszkę do środka i znowu potrząsnąć ręką. Czwartek. Piątek. Piątek jest troszkę inaczej. Lewa ręka, palce zwinięte w pięść. Prawa ręka. Najmniejszy palec i kciuk są u góry. I teraz najmniejszym palcem, tak jakbyśmy chcieli coś tutaj zgarnąć ze środka lewej ręki. Piątek. Sobota. Prawa ręka. Tutaj na troszkę powyżej klatki piersiowej należy zrobić taki ruch w dół ręką. Sobota. Niedziela. Robimy literkę N. Czyli palec kciuk, palec wskazujący i palec środkowy w bok. Czyli tak jakbyśmy mieli tutaj tak jest z przodu i należy z boku dać rękę i znowu potrząsnąć. Niedziela. I dodatkowe słowo będzie to czasownik odpoczywać. Robimy obu rękach literkę L, tylko odwróconą, czyli kciuk i palec wskazujący są ku górze. I teraz kciukiem przykładamy do naszej klatki piersiowej. Odpoczywać.